W jednej z Ewangelii czytanych w tym tygodniu Jezus Chrystus spotyka niewidomego od urodzenia człowieka w okolicach Jerycha. Jest to bardzo interesujące spotkanie, bowiem niewidomy nie boi się tłumu otaczającego Jezusa, ale decyduje się na bardzo odważny krok, aby zawołać Go po imieniu. Jezusie Chrystusie, Synu Boga, ulituj się nade mną. Jest to bardzo znamienne zawołanie, bowiem otwiera przed niewidomym nową perspektywę. Perspektywę przejrzenia na oczy. Wiara jest tą siłą, która uzdrawia. Tak jak było to w przypadku bohatera tejże Ewangelii. Dla nas chrześcijan nasza podróż wiary rozpoczyna się tutaj, w chrzcielnicy. Podczas sakramentu Chrztu Świętego, sakramentu, który wprowadza nas w rodzinę Kościoła, który otwiera przed nami rzeczywistość Kościoła, który gładzi grzech pierworodny. Sakrament Chrztu, który wprowadza nas na wody życia. Życia, przez które powinniśmy płynąć z wiarą. Sam chrzest nie wystarcza. Potrzebna nam jest świadoma refleksja nad stanem naszej relacji z Bogiem. Współczesny świat charakteryzuje bardzo duża dynamika przemian. Coraz trudniej nam je zrozumieć, tym bardziej śledzić. Ta dynamika przemian, to wszystko, co się dzieje wokół nas, jest nie bez znaczenia dla stanu naszej wiary. Powstaje bowiem zagrożenie jej osłabienia, a także utraty. Dlatego też współczesny człowiek musi poszukiwać umocnienia tejże wiary. Przemiany kulturowe, społeczne, polityczne, w które jesteśmy wciągnięci, są bardzo często dalekie od wartości chrześcijańskich. Dlatego też sól nie powinna utracić swojego smaku, ani światło nie powinno być trzymane pod korcem. Stąd też rodzi się potrzeba, rodzi się wołanie o pomoc. Tą pomocą dla naszej wiary ma być ogłoszony przez papieża Benedykta XVI, 11 października bieżącego roku rok wiary w Kościele. Ten rok wiary ma trwać okrągły rok, ma się skończyć z końcem listopada roku 2013. Dlaczego akurat teraz? Otóż ogłoszenie roku wiary schodzi się z dwiema ważnymi uroczystościami czy wspomnieniami w historii współczesnego Kościoła. Pierwsza to 50. rocznica otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II. Druga natomiast to 20. rocznica ogłoszenia katechizmu Kościoła katolickiego. Te dwie księgi, które tutaj widzimy, są wyeksponowane w każdym kościele naszej diecezji, naszego miasta. Jedna, mniej znana, zawiera konstytucję, dekrety i deklarację Soboru Watykańskiego II, a więc jest efektem obrad ojców soborowych. Natomiast druga z nich jest, myślę, że o wiele lepiej znana szerszemu gronu odbiorców. Jest to katechizm Kościoła katolickiego. Te dwie księgi są wyeksponowane w przestrzeni Kościoła po to, abyśmy się nad nimi pochylili, po to, abyśmy do nich zajrzeli,
abyśmy zgłębili treści nauczania Kościoła, treści, w które de facto każdy z nas wierzy. Mówiąc o Roku Wiary jako inicjatywie w Kościele, powinniśmy zauważyć, że nie jest to pierwszy rok wiary w ostatnim kilkudziesięcioleciu. Otóż papież Paweł VI w roku 1967 ogłosił również Rok Wiary w Kościele dla uczczenia, upamiętnienia 1900. rocznicy męczeńskiej śmierci świętych apostołów Piotra i Pawła. Przed nami logo Roku Wiary. Bardzo proste w swojej naturze, jednakże bardzo wymowne. Na pierwszym planie widzimy łódź, która symbolizuje Kościół. W centrum tej łodzi znajduje się krzyż, który jednocześnie jest masztem. Obok tego krzyża, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, znajdują się pewne elementy, które, wziąwszy jako całość, identyfikujemy ze znanym nam ze sztuki sakralnej trójliterowym skrótem IHS, czyli po łacinie Jezus Hominum Salvator, Jezus Zbawcą Ludzkości. Jest jeszcze jeden element warty naszej uwagi. Otóż maszt wpisany jest w okrąg, czyli żagiel. Myślę, że dla wielu z nas ten okrąg kojarzy się jednoznacznie z kształtem hostii, z Eucharystią. Zatem Kościół jako łódź, jej kurs zależy od żagla i od masztu, czy od masztu i od żagla. Myślę, że ten Kościół, tą łódź możemy porównać do każdego z nas. Myślę, że na tyle, na ile Jezus jako maszt jest w centrum naszego życia i na tyle, na ile przeżywamy Eucharystię każdego dnia czy każdej niedzieli, na tyle jako łódź jesteśmy w stanie przepłynąć wezbrane rzeki, wezbrane wody naszego życia. Rok wiary, jak nam się wydaje wszystkim, zapowiada się dość wymagająco. Nie tylko dlatego, że dokumenty czy księgi, które tutaj prezentowaliśmy, są dosyć pokaźnych rozmiarów i aby je przeczytać czy zrozumieć, potrzeba dużo czasu. Nie, myślę, że jest on zaproszeniem skierowanym do każdego z nas. Zaproszeniem do autentycznego nawrócenia i przemiany naszego życia. Jest on sposobnością ku lepszemu poznaniu treści naszej wiary, ku lepszemu poznaniu nauczania Kościoła, tego wszystkiego, w co de facto każdy z nas wierzy. Rok wiary to także czas, kiedy powinniśmy zadać sobie trud, by wiarę nie tylko wyznawać ustami, by o wierze nie tylko mówić, ale przede wszystkim, aby zacząć nią żyć. Nie od święta, nie w niedzielę, ale każdego dnia. Szczególnie może wtedy, kiedy ta codzienność jest taka szara i przytłaczająca. Dla wielu z nas wiara jako taka jest bardzo ważna. Wielu z nas ją broni. Ale zadajmy sobie pytanie i zadajmy sobie trud, czy oprócz słów i sloganów, czy ta wiara oznacza coś więcej dla mnie? Czy ta wiara jest zauważalna w każdym momencie naszego życia? Czy my, podejmując pewne decyzje, czy wypowiadając się na różnego rodzaju tematy, kierujemy się tą wiarą? Wiara też, jak słyszeliśmy w Ewangelii o uzdrowionym, niewidomym człowieku pod Jerychem, zdaje się być sprawą publiczną, a nie prywatną. Jak słyszeliśmy, ów niewidomy nie bał się krzyknąć do Jezusa, wyznając wiarę w Jego bóstwo. Dlatego też warto pamiętać, że wiara nie jest sprawą prywatną, ale jako taka, jako
jako wyznawana ustami, staje się częścią życia publicznego. Wiara żywa i przeżywana rodzi dobre czyny oraz rozsądne i mądre decyzje. Z rokiem wiary związane są również odpusty. I tak też wierni mogą uzyskać odpust zupełny, gdy wezmą udział w co najmniej 3 konferencjach misji świętych lub co najmniej 3 wykładach na temat dokumentów Soboru Watykańskiego II, jak i artykułów katechizmu Kościoła katolickiego w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu. Ponadto odpust zupełny w roku wiary będzie można uzyskać za każdym razem, gdy wierni odbędą pielgrzymkę do wskazanych za chwilę sanktuariów i wezmą tam udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą Ojcze Nasz, wyznaniem wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych. Jakie są to kościoły? Przede wszystkim Katedra Włocławska pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Następnie w Bazylice Matki Bożej w Licheniu, w Sanktuarium Matki Bożej Pani Kujaw w Ostrowąsie, w Sanktuarium Matki Bożej w Skulsku, w Sanktuarium Matki Bożej w Brdowie, w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Niezawodnej Nadziei we Włocławku, w Sanktuarium Męczeństwa Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki oraz w Sanktuarium Męczenników Eucharystii Jedności Kapłańskiej w Osięcinach. Odpust zupełny można zyskać pod zwykłymi warunkami, czyli odbywając spowiedź sakramentalną, przyjmując Komunię Świętą, modląc się w intencjach Ojca Świętego i wyzbywając się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata jest niedzielą, która kończy rok liturgiczny. Po tej niedzieli rozpocznie się Adwent przygotowujący nas bezpośrednio na przyjście Zbawiciela świata. Jednocześnie ta niedziela Chrystusa Króla Wszechświata jest niedzielą, która patronuje naszej parafii, która ma wezwanie Chrystusa Króla Wszechświata. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na sumę odpustową o godzinie 10:30, której przewodniczyć będzie ksiądz prałat Zbigniew Szygenda, proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku, a jednocześnie profesor muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. Jak po Sylwestrze następuje Nowy Rok, tak samo i w kalendarzu liturgicznym. Niedziela Chrystusa Króla kończy stary rok liturgiczny. Nowy rozpoczniemy już wkrótce. Mianowicie 1 grudnia w sobotę o godzinie 17 w katedrze uroczystymi pierwszymi nieszporami z pierwszej niedzieli Adwentu. Przewodniczył będzie tym nieszporom Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Gębicki. W czasie tych nieszporów odbędzie się poświęcenie wieńców adwentowych. Zapraszamy wszystkie rodziny, które chciałyby mieć w swoim domu taki wieniec adwentowy, przygotowujący ich do okresu Bożego Narodzenia, na przyjście Chrystusa Pana, wraz z wieńcami do katedry na godzinę 17 w sobotę. Kto z Was chciałby być królem? Ja nie. A dlaczego chcielibyście być królami? Królem? Ja jestem królem świata. Świata. A co musi mieć król, żeby być królem? Koronę. Co jeszcze? Taki strój czerwony. Aha. Taką pelerynę specjalną. Berło. Tak, super. Natalia, co jeszcze musi mieć król? Na czym siedzi król? Na tronie. Na tronie, tak. Musi mieć duży król. Tak, jak król ma księżniczkę, to swoją córkę. Nie, królowa. Też, królowa też. A ja będę się rozrosła. O, wreszcie nie ma kamery. A powiedzcie mi, czy łatwo jest... Ja mam taką czerwoną słuchawkę. A powiedzcie mi, czy jest łatwo być królem? Nie. Dlaczego? Sam nie wiem. Sam nie wiesz? A król kim rządzi? Królestwem. Królestwem. Tak, ma bardzo... Musi mieć królestwo, żeby być królem, prawda? Tak.
Fajnie. I łatwo jest być królem, czy nie? Nie. Tak. Tak. Nie. Dlaczego nie? Sam nie wiem. Sam nie wiesz? A dlaczego tak, Kacper? Bo ma wszystko i kopcie. Mhm. Czy może sobie na wszystko pozwolić, prawda? Mhm. Tak. Mhm. Ale nie może tak na wszystko. Ale no nie ma panienki. No nie ma, tak. Bo się nie kąpię. Najbliższa niedziela to niedziela Chrystusa Króla. Niedziela, która kończy w kalendarzu liturgicznym okres zwykły. Nie, on ma taki zamek. Ma zamek, tak. Zauważcie Państwo, król w oczach dziecka zupełnie inaczej przedstawia swój obraz, niż jest nim Jezus Chrystus. Chrystusa Króla uroczystość uświadamia nas do tego, abyśmy zadali sobie pytanie, na ile Jezus w naszym życiu jest królem. W niedzielę usłyszymy w Ewangelii dialog Jezusa z Piłatem. Piłat zada pytanie Jezusowi, czy ty jesteś królem żydowskim? I skończy po odpowiedzi Jezusa, a więc jesteś królem. Często w naszej relacji z Panem Bogiem niestety ograniczamy się do stwierdzenia, które usłyszymy z ust Piłata, a więc jesteś królem. Ale tak naprawdę nie wiemy, co to znaczy i nie zastanawiamy się, czy rzeczywiście Jezus jest w moim życiu królem. Zaczynamy wchodzić w wiarę w relacje z Panem Bogiem tak przyziemnie, tak często po dziecinnemu. Wydaje się nam, że król to jest ten, który może wszystko. Jezus Chrystus może wszystko, ale nie ma pięknej korony, bo jego koroną jest korona ściernie. Nie ma pięknego tronu, bo jego tronem jest krzyż, na którym umiera. Nie ma berła, bo jego berłem jest przebity bok, z którego wypłynęła woda i krew. Berło ma tutaj. Niech ta niedziela będzie dla nas okazją. Berło ma tutaj. Do tego, abyśmy zadali sobie pytanie, czy rzeczywiście Jezus Chrystus w moim życiu jest królem. Jest tym najważniejszym, który w relacji z Bogiem prowadzi mnie do świętości. Bo Chrystus Król to Pan Panów, Król Królów. Ten, który jest Panem mojego życia, nie ograniczając mojej wolności, ale pozwalając, aby w tej wolności mógł wzrastać i dążyć do świętości. I co? Podobało się? Tak! Tak, fajnie. Jeszcze raz. Jeszcze raz? Tak. Nie, no to już wystarczy, zobaczymy.